Również, jeżeli chodzi o właśnie, bo niektórzy pytają się o wodę poświęconą, sól poświęcony, czy olej poświęcony, czyli sakramentalia, to tutaj przy sklepiku światełko pana też będziecie mogli otrzymać, aby korzystać z wiarą. Zachęcam, żebyście korzystali z tego, korzystając z tego z wody soli, oleju poświęconego, żeby wcześniej się pomodlić. Odmówić na przykład ojcze nas, zdrować Mario. E, osoby, które są chore, dobrze byłoby, żeby chore miejsca namaszczały olejem czy, czy kropiły wodą święconą. Czy to pokarmów wiadomo, używać e, też sól e, poświęconą, czy nawet czasami może tak delikatnie posypać z, e, też e, swój dom delikatnie, różne miejsca, tak żeby też e, życie chrześcijańskie nasze e, było e, jeszcze bardziej dane Panu Bogu i chronione przed siłami ciemności, również poprzez skorzystanie z wiarą z tych sakramentaliów Kościoła. Tutaj jest właśnie jeszcze powiem sklepik, dopowiem wspólnoty, światełko Pana, tutaj na górze przed bramą, a niestety muszę tylko jedno zdanie powiedzieć tak ze smutkiem, że pozostałe sklepiki to nie są sklepiki wspólnoty, ale ze smutkiem w tym sensie, że w pozostałych sklepikach są osoby, które niestety są przeciwko nam, po prostu, tak powiem, ze smutkiem. Modlę się za te osoby, kiedyś były z nami, ale teraz są przeciwko nam, temu miejscu. Niestety wyrażają złe opinie o tym, co tutaj się dzieje. Nastawiają przeciwko. Mówię to naprawdę z wielkim bólem, bo dochodzi to do mnie, że te niektóre osoby potem przychodzą, mówią, co się dzieje, no to, to tak to wygląda właśnie.